Konwencję, jak i sam program prezydenta bardzo mocno krytykuje opozycja. Program daje nadzieję na przyszłość, odpowiada szefowa sztabu programowego Andrzeja Dudy, Beata Szydło. Program prezydenta mierzy się z wyzwaniami pandemii i daje nadzieję na przyszłość, podkreśla szefowa sztabu programowego Andrzeja Dudy, Beata Szydło. Podstawą programu Obronimy Polskę Plus jest zachowanie i kontynuacja programów społecznych, a to szczególnie ważne w dobie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Takie programy społeczne jak na przykład 500+ czy 13 emerytura są podstawami funkcjonowania, bezpiecznego funkcjonowania polskich rodzin, ale też stają się kołem napędowym polskiej gospodarki. Tutaj pan prezydent proponuje również stworzenie nowego funduszu, dodatku solidarnościowego, który będzie pomagał szczególnie tym osobom, które będą traciły w wyniku kryzysu pracę i taka pomoc ze strony państwa będzie pozwalała im do tego, ażeby przetrwać ten najtrudniejszy moment. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zarzucał prezydentowi Andrzejowi Dudzie niewywiązanie się z wyborczych obietnic. Andrzej Duda mamił rolników obietnicą zrównania dopłat do poziomu niemieckiego czy francuskiego. Jaki jest efekt po 5 latach? Oszukał i wykorzystał polską wieś. Konkretów w programie prezydenta nie dostrzega Małgorzata Kidawa-Błoń. To, że pan prezydent Duda jak gdyby nic robi konwencję, to znaczy, że naprawdę nie zna realnych problemów Polaków, bo do tych problemów się nie odnosił. Nie odnosił się do testów dla lekarzy, nie odnosił się do problemów DPS-u, nie odnosił się dla mieszkańców stref przygranicznych, nie rozmawia o problemach młodzieży, która ma przerwany proces uczenia. O tym, że polska szkoła nie jest przygotowana do edukacji internetowej. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej cały czas podtrzymuje, że 10 maja nie weźmie udziału w wyborach jako obywatel i kandydat. Przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie jest dziś bardzo ważne. Trzeba jak najszybciej ustabilizować scenę polityczną, podkreśla była premier Beata Szydło. Przeprowadźmy wybory. Konstytucja nas do tego zobowiązuje, żeby one odbyły się właśnie w tym terminie. A odpowiedzialnością polityków jest to, żeby była w tej chwili zgoda i stabilność polityczna. Do tego potrzebne są również te wybory. A potem koncentrujmy się tylko i wyłącznie już na tych sprawach, które dla Polski są najważniejsze. Gospodarka, praca, bezpieczeństwo. To, czy wybory odbędą się 10 maja, będzie zależało od decyzji Sejmu. Poznamy ją prawdopodobnie 7 maja.